Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania jagnięciny. Przygotuję udziec jagnięcy, będzie bardzo aromatyczny, ale jednocześnie jak na jagnięcinę przystało oczywiście delikatne. Zachęcam Was do takiej odmiany, spróbowania właśnie jagnięciny zamiast wieprzowiny. Ja teraz kupuję udziec jagnięcy w makro, a następnie przenosimy się do naszej kuchni, aby przygotować to danie. Już jesteśmy w naszej kuchni i zabieram się za przygotowanie jagnięciny. Dzisiaj proponuję jagnięcinę duszoną, przygotowaną w garnku, więc nie musicie mieć do tego piekarnika, a będzie, tak jak wspomniałam, bardzo smaczna. Na początku szalotki lub cebulę kroję w dość grube piórka. Czosnek ciekam drobno i zabieram się za pieczarki. Te dzielę na tak zwany czosnek, czyli przecinam na pół, a następnie każdą połowę na trzy części lekko pod skosem. Dzięki temu potem już w gotowym daniu te pieczarki będą wyczuwalne, a nie rozciapciają się w całym daniu. Myślę, że to dość istotne, szczególnie jeżeli planujecie podać danie na jakąś uroczystość. Mięso dzielę na mniejsze kawałki, takie większe gulaszowe. Teraz do garnka lub na głęboką patelnię wrzucam masło i wlewam trochę oliwy. Podgrzewam, a następnie wrzucam cebulę i chwilę podsmażam, aż zacznie robić się szklista. Wtedy wrzucam kawałki mięsa i podsmażam, aż z wierzchu kawałki jagnięciny się zetną. Dodaję do tego pieczarki, a także czosnek i to wszystko mieszam i przez chwilę podsmażam. Następnie całość doprawiam. Doprawiam solą, pieprzem, a także wsypuję dość dużo rozmarynu. I teraz dodaję do tego czerwone wino. Mieszam i zostawiam na średniej wielkości ogniu, aż zacznie bulgotać. Dokładnie mieszam i całość zalewam bulionem. Następnie dodaję do tego pomidory. Ja wykorzystałam pomidory z puszki Fine Food. To wszystko dokładnie mieszam, zostawiam garnek na średnim ogniu, aż ten płyn w większości odparuje. Danie nabierze fantastycznego aromatu, a zamiast tego płynu, który teraz na początku wydaje się jak zupa, powstanie pyszny, aromatyczny sos. Czas gotowania to mniej więcej godzina do półtorej. Gotowe danie proponuję Wam podawać z kaszą gryczaną, choć świetnie będą tutaj też pasować ziemniaki, także te pieczone. Nakładam porcję mięsa, oczywiście z dużą ilością aromatycznego sosu i wszystko dekoruję na przykład natką pietruszki. Danie jest wyśmienite. Zobaczcie, tu jest taka porcja obiadowa, pięknie pachnie. W zapachu przypomina troszeczkę duszoną wołowinę. W smaku, bo oczywiście już próbowałam, trochę też, ale oczywiście jagnięcina jest jednak bardziej delikatna i to mięso też jest bardziej miękkie. Jeżeli planujecie takie danie podać na jakąś uroczystość, to przyda się również do tego wino. Tutaj proponuję Wam popularne wino hiszpańskie z północy Hiszpanii, jest to Rioja. Jest to oczywiście wino czerwone, bo do jagnięciny, podobnie jak i do wołowiny, pasować będzie właśnie czerwone wino. To dzisiejsze nie jest zbyt mocne. Wybraliśmy wino, które nie ma zbyt wielu takich dębowych aromatów, jest takie pośrodku. Rioja to dosyć popularne wino, ale właśnie możecie znaleźć zarówno takie dłużej leżakujące, które będzie miało taki posmak dębowy, jak i takie pośrednie, tak jak to dzisiejsze, które ma troszeczkę taki posmak porzeczki. W każdym razie to wino świetnie sprawdzi się z dzisiejszą jagnięciną i sprawdzi się też, tak jak wspomniałam, do wołowiny. Zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego dania. Jest pyszne, naprawdę świetne, z powodzeniem do wykorzystania podczas jakiejś rodzinnej uroczystości, a także świąt. Czekam na Wasze komentarze i życzę Wam smacznego. Pa, pa!